W pełni waloryzujemy fusy. Nic po tym procesie nie zostaje. Kawa wydłuża życie. Ten rynek jest warty 26 miliardów euro. Rynek recyklingu fusów kowowych, ale globalny czy europejski? Europejski. Zaczęliśmy budowę fabryki pod Warszawą. To będzie 1000 ton w skali roku to po prostu są ogromne już reaktory, nawet 400-litrowe. To będzie największa fabryka na świecie, jeśli chodzi o taką linię technologiczną. Na świecie? Na świecie. Nowa technologia. Można by powiedzieć, że jesteśmy postrzegani jak mafia odpadowa przez administrację, bo chcemy coś, chcemy coś zmienić. Zaczynamy już działania w Niemczech, prowadzimy przygotowania do pilotażu w Finlandii, w Holandii. Robiliśmy już pilota w Portugalii. Mamy nadzieję, że, że będziemy przykładem tego, jak można wykorzystać potencjał uniwersytetów, uczelni technicznych do tego, żeby rozwijać technologiczne startupy. Nie są tylko z Cambridge, z Harvardu. Witam państwa serdecznie. A dzisiaj wyjątkowy temat. Będziemy rozmawiać o kawie, a konkretnie o recyklingu kawy. W Unii Europejskiej każdego dnia produkujemy tysiące ton fusów kawowych po wołowinie, wieprzowinie, żółtym serze jedno z najbardziej energochłonnych dóbr, jakie wchłaniamy jako ludzkość. A dzisiaj moim gościem jest polski Elon Musk. Bo tak kazał się Marcin przedstawić, jako pytałem, jak go przedstawić, ale tak naprawdę, obok tego, że jest polskim Elonem Maskiem, też jeszcze założycielem, współzałożycielem Ecobin, czyli polskiego startupu, który recykluje fusy kawowe. I technologia, którą opracowaliście, jest jedna z bardziej wyjątkowych na świecie. Nie ma takiej technologii, nawet mogę powiedzieć. Nie ma takiej technologii na świecie jak wasza? Nie ma. Właśnie jesteśmy na etapie patentowania. No, jeśli chodzi o weryfikację, sprawdzaliśmy, co jest opatentowane, to, to nic takiego nie zostało jeszcze do tej pory opatentowane, więc jest szansa, że będziemy pierwsi. Ile nasze gospodarstwa domowe, gospodarstwa osób, które nas teraz oglądają, zyskają? Gdy wasza technologia zostanie wdrożona w Polsce, co my zyskamy? Ile oszczędności? Statystyczny Polak wypija ponad 3,5 kg kawy rocznie, więc to jest jakieś 5 kg fusów generuje. Przetwarzając taką tonę fusów, możemy zaoszczędzić każdy z nas około 10 kg wytworzonego dwutlenku węgla. Przemnażając to przez naszą liczbę, ilu nas jest, to są naprawdę już duże i znaczące ilości. E, możemy sobie wyobrazić, 235 tysięcy ton fusów po kawie powstaje rocznie w Polsce. 235 tysięcy ton. I to możemy przerobić na coś dobrego na surowce, które z powrotem wrócą. Do wielu branż. Czy wy y, dokonaliście jakiejś kalkulacji, ile warte byłyby dobra wytworzone z ponad 200 tysięcy ton fusów kawowych w Polsce? Zrobiliśmy to tylko do poziomu, właśnie surowców do dalszego przetwórstwa. I taką liczbą, którą warto zapamiętać, na ten moment to jest 8 tysięcy euro z jednej tony jesteśmy w stanie otrzymać surowców do naszego przetworzenia, nie mówię o produktach końcowych, które dadzą jeszcze wyższe marsze wyższe i wyższą wartość, ale to, to, tak na, to, to co on tak naprawdę drzemie w tych fusach i to co chcemy wyekstrahować już tak i do czego do nasz dział R&D dąży, to jest 20 tysięcy euro z jednej tony fusów, czyli blisko 100 tysięcy złotych z jednej tony przetworzonej. I teraz tak, wiem, że po pierwsze jesteście w stanie, wasza technologia jest w stanie tworzyć z fusów kawowych olej kawowy. Po tak. pierwsze, jak to jest możliwe, a po drugie, do czego on może mieć zastosowanie? Jest po prostu olej kawowy, jest, jest w kawie i duża ilość tłuszczu, to jest, ponad, to jest praktycznie 15%, jesteśmy w stanie wycisnąć z tych fusów. E, I on może służyć jako dodatek do biodizla. To jest takie tech, te, techniczne zastosowanie o, o, o tej czystości czyli może e, zastąpić na przykład rzepak. Być mhm. alternatywą dla rzepaku, który jest powszechnie tak wykorzystywany, ale rzepak zajmuje, że tak powiem, dodatkowe powierzchnie, jest specjalnie potosadzony, więc możemy, kawę i tak zużywamy, ona rośnie, więc to jest dodatkowa e, wartość, ale nas najbardziej interesuje zawrócenie e, tego oleju do branży kosmetycznej, ale też i spożywczej. Jako nośnik smaku, jako barwnik e, może zastosować później w wielu produktach z powrotem wartość, chociażby takie latę z puszki. Można taki gotowy do wypicia drink. Bardzo dobrze i zarówno smak możemy przenieść za pomocą tego oleju, który będzie, że tak powiem, z powrotem zawracał. To jest najfajniejszy ten, że tak powiem, zamknięty obiekt, który Czyli rzeczywiście... takie przedmioty wiecznie żywe. No, Dokładnie. Tak. No właśnie, tutaj też jest yy, doniczka, tak. która, co ciekawe, pachnie jak kawa, bo ona jest tworzona z fusów kawowych. Czyli rozumiem, że z ligniny kawowej. Z ligniny kawowej wymieszanej z e, polimerem, który też otrzymujemy z fusów na bazie cukrów, które, i, które są zawarte e, w fusach, czyli to jest ten polilaktyd PLA. E, no i w uproszczeniu to jest 50 na 50. Tego, jest to wymieszane ze sobą, więc to jest, można powiedzieć, może jeszcze nie na ten moment, ale w niedalekiej przyszłości ta doniczka będzie w 100% z fusów. Możesz sam stwierdzić i, że tak powiem, potwierdzić e, widzom, że to bardzo przypomina plastik, jeśli chodzi o wodę. Tak, jest nie do rozpoznania Polipro... w zasadzie. A jak długo rozkłada się taka doniczka? My, my tą doniczkę nazywamy trzy w jednym, ponieważ ona nie generuje odpadu. W pełni biodegraduje w ciągu 6 miesięcy w ziemi i jest jednocześnie nawozem dla takiej rośliny. Wyobraźcie sobie, że przynosicie zakupione zioło. W, na bazarze i możecie je sobie wsadzić czy to na balkonie, czy to w swoim ogródku po prostu w tej doniczce, czyli nie wyciągacie nie niszczycie bulwy korzeniowej, a ona jednocześnie jest odżywiana przez tą doniczkę i w ciągu pół roku tej doniczki nie będzie A wyobrażacie sobie taki model, że idę do kawiarni, zamawiam kawę odpadem jest kubek i fus kawowy wrzucamy do tego samego worka i tworzymy z nich kolejne kubki? Jest to model nad kilkoma takimi produktami z dużymi rynkowymi graczami pracujemy. Nie tylko jeśli chodzi o, o właśnie o kubki, ale na przykład słomki, wieczka. E, więc e, tak, oczywiście musimy jak najszybciej zdobyć, zdobyć skalę, żeby po prostu móc zastąpić te ogromne ilości. No bo jednak jesteśmy ograniczeni tym spożyciem kawy, e, a zarówno plastików, e, czy innych rzeczy, które my chcemy zastąpić, e, no jest, są ogromne też ilości, więc musimy, że tak powiem, mierzyć siły na zamiary. Tutaj mamy białko kawowe. Tak. Opowiedz trochę o tym. Nie tylko, to nie jest nie tylko naturalne białko, które występuje e, po prostu w kawie. Też czuć od niego kawą. Też czuć trochę od niego kawą. E, te procesy chemiczne, te, które, które wykorzystujemy są jak najbardziej naturalne do tego, że po prostu jeżeli chcemy te produkty wykorzystywać później w branży spożywczej czy kosmetycznej, no to tak, musimy te, tak musieliśmy je zaprojektować. E, to jest taki miks białek też mamy, żeby właśnie e, wytworzyć polimer biodegradowalny, mamy specjalne, e, wytrenowane dwa szczepy bakterii, które te cukry przetwarzają na kwas mlekowy, który dalej możemy przetworzyć na ten polimer. I to jest miks naturalnego, wyekstrahowanego białka z bakteriami kwasu mlekowego, mlekowego które o, oczywiście już powszechnie są stosowane w suplementach diety, więc to jest taki, że tak powiem, dodatek białkowy premium, który będziemy mogli stosować. Czy chcesz powiedzieć, że jesteśmy w stanie e, zastąpić, e, nie wiem, kwas mlekowy, który pozyskujemy chociażby z kukurydzy dzisiaj, e, kwasem mlekowym z fusów kawowych? No to jest coś, to też jest można powiedzieć game changer, który wpadliśmy w to odniesienie do rzepaku, gdzie sadzimy specjalnie rzepak, żeby mieć dodatek do biodizla. Tu, tutaj otrzymujemy to nie z specjalnie pozyswanej kukurydzy czy cukrowej, gdzie ogromne połacie czy to w Stanach, czy w Tajlandii są po prostu sadzone. My to otrzymujemy po prostu z odpadu. Co jeszcze produkujecie z tych fusów kawowych? E, antyoksydanty. Tak, dobrze, czyli przeciwutleniacze. To jest oczywiście też składnik, e, do... Po, pożądany składnik w żywności, jak i w kosmetykach. E, I e, o ligninie już wspomniałeś, ale to jest naturalny polimer. To jest bardzo fajne dla e, informacja właśnie dla konsumentów, że to jest. Polimer w niezmienionej postaci nieprzetworzony, czyli może być zastosowany zgodnie z dyrektywą plastikową, czyli do tych wszystkich jednorazowych, do tych jednorazowych przedmiotów, i tutaj pracujemy z kilkoma też partnerami do tego, żeby wytwarzać takie pojedyncze, jednorazowe przedmioty, które, tak jak powiedziałeś, słusznie mogą z tymi fusami wrócić i trafić jeszcze raz do procesu, no i to są takie. Nazywamy to takie nieskończone, nieskończone przedmioty. Wiecznie żywe. Wiecznie żywe. Jeżeli interesują Was treści, które tworzymy, subskrybujcie nasz kanał. Powiedziałeś takie zdanie, że jesteście jedyni na świecie z taką technologią. Co jest takiego innowacyjnego w Waszej metodzie, polskiej metodzie produkcji, recyklingu fusów kawowych? Um, jest, wiele, wie, jest wiele startupów, spółek technologicznych, które wykorzystuje same fusy. Najwięcej wykorzystywane są po prostu jako wypełniacz, czyli dodatek do jakiegoś polimeru, spoiwa. I w ten sposób są różne przedmioty robione, jakieś trwałe, czy to, czy to designerskie, meble, kubki, innego rodzaju zastawa. My poszliśmy jakby w zupełnie drugą, drugą stronę, staramy się te fusy rozłożyć. I unikatowe w naszej technologii jest to, że w pełni waloryzujemy fusy, nic po tym procesie nie zostaje, wszystkie są wykorzystane i jakby rozdzielone na te produkty. I jeszcze. Dzięki naszemu procesowi one są o znacząco niższym śladzie węglowym od alternatyw dostępnych na rynku. Więc dzięki temu możemy dostarczyć obecnym użytkownikom tych, tych składników produkty o niższym śladzie węglowym, co wiadomo. Zabiera, nabiera coraz y, większej y, wartości i świadomości y, dla, tych, dla tych firm, które muszą, zaraz zaczną to raportować, z, y, zaraz muszą po prostu dążyć zgodnie z obranymi strategiami i celami do neutralności klimatycznej. Staracie się o ochronę patentową, tak? Tak jest. Dwa tygodnie, myślę, i będziemy mieli złożony wniosek. Już jesteśmy jakby... Polski, przekon... amerykański, europejski? I, y, oczywiście, europejski, y, cała południowa Ameryka, y, Wielka Brytania. Która stoi kawą. Która stoi kawą. Jaki to jest w ogóle problem tak w, w skali Europy? Nie w skali świata, w skali mhm. Europy. Recykling fusów kawowych. Wy wiecie, ile my produkujemy dziennie ton fusów kawowych? Oczywiście. W e, Europie? 9 tysięcy ton dziennie fusów, e, które aktualnie trafiają głównie jakby we frakcji zmieszanej, a czasami we frakcji bio, e, co jest już lepsze, trafiają do, na kompostownie. No ale to jest ten bardzo niski poziom przetworzenia i, i waloryzacji. Ta drabinka, rzeczywiście ten biorafineryjny poziom, który, który my wdrożyliśmy, opracowaliśmy, jest najwyższym poziomem, że możemy po prostu odzyskać te cenne składniki i wykorzystać je ponownie. Trzeba było obliczyć, ile dóbr moglibyśmy stworzyć ile warte byłoby dobra, które w całej Europie no. byśmy dziennie. Słuchaj, ten rynek jest warty 26 y, miliardów euro. Rynek recyklingów usługowych, ale globalny czy europejski? Europejski. Europejski, europejski tylko. Europejski. To jest coś co, tak powiem, marnujemy codziennie. Możemy, a kawa oczywiście jest jednym z przykładów. Wszyscy nam zadają to pytanie, czy możemy do waszego procesu wrzucić coś innego, czy możemy herbatę, czy możemy, no czy, mo, czy, możemy inny, czy możemy inny odpad. Oczywiście, to w przyszłości pewnie będzie możliwe, ale tej kawy jest tak dużo, że musimy się na czymś skupić i musimy ten, ten proces musieliśmy po prostu tak dopracować, żeby on też był odpowiedni i przystosowany do tego, żeby móc przyjąć kawę. Z gospodarstw domowych to oczywiście w przyszłości na razie jeszcze tego nie zbieramy, ale chociażby właśnie z całej Choreki, z restauracji, kawiarni, ale też i od producentów kawy rozpuszczalnej. Tam powstają ogromne ilości, które możemy odebrać z jednego miejsca i przetworzyć. Największa fabryka w Europie, która powstaje, i miejmy nadzieję, że powstanie, bo działka już jest w Jaworze. Hmm, która jest re, duży producent kawowy, właśnie największy globalny, przenosi swoją fabrykę z Ukrainy i z Rosji, relokuje tutaj na południu Polski. E, 60 tysięcy ton fusów rocznie. To jest dla nas jedna ogromna, wielka fabryka. No właśnie, chciałem Was zapytać o to, na jakim Wy dzisiaj jesteście etapie z tą Waszą technologią? Bo z jednej strony wiem o tym, że rozumiem, że Macie technologię, tak? tak. Można powiedzieć, ona jest zwalidowana w takiej skali jeszcze nie, nie, nie komercyjnej, ale takiej półtechnicznej. Tutaj jeszcze nie wspomnieliśmy tego, ale, że tak powiem, naszym sercem jest właśnie technologia, i ona jest rozwijana głównie dzięki partnerstwu z Politechniką Warszawską. Jesteśmy spin-offem Politechniki Warszawskiej i tam, dzięki też laboratoriom, ale nie tylko halom technologicznym i tym sprzętom, które tam, instalacjom, które tam, które tam są na miejscu, no, osiągnęliśmy już taki poziom to nie jest poziom laboratoryjny, to nie, są, to nie są zlewki, to nie są fiolki, to po prostu są ogromne już reaktory, nawet 400-litrowe, więc to jest, że tak powiem, gotowe do skalowania. I ten etap, na którym teraz jesteśmy, to e, można powiedzieć, bardzo intensywnie przygotowujemy, albo właściwie można powiedzieć, że już zaczęliśmy budowę e, fabryki pod Warszawą, takiej demonstracyjnej, to będzie 1000 ton w skali, w skali roku. No i to będzie takie wtedy i ekonomiczne, i oczywiście technologiczne potwierdzenie całej tej technologii. To, dla nas. to będzie największa w Europie fabryka recyklingu fusów kawowych? To będzie aktualnie tak, ponieważ był większy recykler, ale ze względu na to, że yy, można powiedzieć bardzo przetwarzał te, te fusy w bardzo prosty sposób w Wielkiej Brytanii, no, niestety zakończył swoją działalność w tym roku, a już dochodził do 20 tysięcy ton rocznie. Ale obecnie, jeśli chodzi o taką biorafinerię, to będzie największa fabryka na świecie, jeśli chodzi o taką linię technologiczną. Na świecie? Na świecie. Nie boicie się, że takie wydarzenia jak pandemia, gdzie zamykane są e, lokale gastronomiczne, kawiarnie. Zabiją Wam kiedyś biznes? Jeżeli coś takiego wróci, nie trzymamy kciuki, żeby to nigdy nie nastąpiło. Ale no, jakby gdyby. tutaj mamy dwie nogi tego biznesu. Jedna to jest właśnie ta część konsumencka, stricte jakby już z, z użytkownikiem który, końcowym, który pije tę kawę w kawiarni, w restauracji, w biurze, w domu. Um, no i docelowo to będzie gdzieś 30% naszych, że tak powiem, naszych dawców. Dostarczycieli fusów, ale stawiamy głównie też właśnie na, na tą produkcję 70, to będzie stanowiło wkład 70% do, do naszego procesu od po prostu producentów kawy. Z nimi chcemy współpracować, bo to jest zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej. Skąd w ogóle y, u was pomysł na recyklowanie fusów kawowych? Y, można powiedzieć, czysty, czysty zbieg okoliczności. Mój, mój wspólnik wracał kiedyś z, z ryb z nadmorza z połowów dorsza. Mhm. I tak jakoś wracając, zaczął przedstawiać naszym wspólnym kolegom swój pomysł. On pracuje w branży od, od zawsze, w branży kawowej. I tak te pięć czy, sześć, czy już 6 lat temu po prostu stwierdził, że branża będzie miała ogromny problem z tym. No i tak od słowa do słowa, słuchajcie, ja znam takiego kolesia na Politechnice warszawskiej ciebie. Tak, który buduje startupy, jakby buduje zespoły. Technologiczne, może byście by się spotkali. No i tak od słowa do słowa zaczęliśmy rozwijać ECOBIN, i teraz jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Trochę to trwało, na pewno, tak jak powiedziałeś, pandemia nie pomogła, ale jakby też dała nam trochę czasu tak, do tego, żeby, żeby taką, można powiedzieć, bardzo złożoną i skomplikowaną technologię już. Potwierdzić i, i zacząć wdrażać. No tak, ale ja z, y, wracam do Was, dlatego bo kiedyś już mieliśmy okazję rozmawiać. Pamiętam, że wtedy nie mogłeś mi pokazywać jeszcze swoich e, e, naczyń fusowo-kawowych. No, A dzisiaj to, to już wszystko, pochwaliłeś to, to w, się. O, oczywiście, ten. więc to wszystko, że tak powiem, idzie tych projektów. Mamy, yy, że tak powiem, z naszymi, z naszymi partnerami bardzo wiele, yy, o których. O niektórych na razie nie możemy mówić. Niektóre mam nadzieję, że niedługo sami będziecie mogli po prostu zobaczyć e, i, i doświadczyć już kiedy. E, e, kiedy zobaczymy pierwsze efekty? W restauracjach, kawiarniach, testy, domach. Testy na pewno będą, testy na pewno się zaczną w przyszłym roku. Co to znaczy testy? Testy, właśnie no, konsumenckie mhm. tych produktów. E, no a to, żeby weszło to jakby na, do naszego życia codziennego na, na masową skalę, no to musimy mieć tą instalację. Jest, e, budowa, budowa tej fabryki zajmie, jeżeli się nic nie obsunie i nic nam nie przydarzy, 18 miesięcy. E, więc to jest ten. Możemy sobie powiedzieć, że za dwa lata e, jest duża szansa, że na przykład napijemy się z y, kubka jednorazowego, który będzie wytworzony w 100% ze zużytej kawy. Albo posadzimy kwiatka w doniczce. Z to jest spróbowy. produkt, który może być zdecydowanie pewnie szybciej. Bo oczywiście nie ma takich wymogów. Nie, ma, nie musi spełnić wymogów kontaktu z żywnością. Nie musi mieć takich wymagań temperaturowych, żeby nadać tam po prostu gorącej kawy, więc są dużo prostsze produkty i dużo trudniejsze do zbudowania na podstawie tych naszych surowców. Muszę cię zapytać o jedną rzecz. Czy wy w ogóle obserwujecie jakieś trendy związane z tym, jak często pijemy kawę? Czy coraz częściej, czy coraz rzadziej? Eee... Wpływ kawy na nasze zdrowie. Na pewno nasi widzowie e, zadają sobie teraz to pytanie, więc ja muszę też ci to pytanie zadać i chcę. Bo sam piję kawę i e, i jestem mo po mo możemy, si możemy, możemy śmiało pić 4-5 kaw dziennie, można spokojnie pić. To są najnowsze wyniki badań, e, które jakby nie, nie sprawiają. No chyba, że ktoś oczywiście ma jakąś inną e, dolegliwość, która, e, która powoduje, że tego nie może robić. Oczywiście cały czas śledzimy, jesteśmy na bieżąco w kontakcie z naszymi, e, z naszymi partnerami, którzy, którzy bezpośrednio mają kontakt z klientami i nas informują o tym, jak nasza, jak nasza usługa jest odbierana z biurki fusów, e, czego oni by oczekiwali, jak to widzą. No, mm, recykling i jakby dbałość, dążenie do tego, żebyśmy zaczęli dbać o środowisko, żebyśmy... E, nie generowali tych odpadów albo wręcz je wykorzystywali i zawracali, pomału zaczyna być presją, pomału zaczyna być jakby obowiązkiem i standardem. Widzisz zrozumienie po stronie kawiarni, dostawców kawy. Ogromnie się to zmieniło przez ostatnie 5 lat. Jak pamiętam nasze pierwsze rozmowy, jak w ogóle nawet jeszcze tego nie było, tylko było po prostu nawet sama koncepcja, że w co te fusy zamieniać i e, no to duzi gracze rynkowi, nie mówię nawet o polskich, tylko z zagranicą w Europie mówili: "Fusy to nie nasz problem. My jesteśmy producentem. Fusy powstają w kawiarni albo w domu, czyli to nie my je produkujemy, nie my je generujemy." Teraz zupełnie marki e, biorą jednak odpowiedzialność, ta zwiększona odpowiedzialność konsumenta na, nabiera znaczenia. E, no i to, że muszą być odpowiedzialni za, twoje, za swoje produkty, to, że zaczynają też tym konkurować, tak? że ich produkt jest na przykład bardziej przyjazny e, środowisku, wytwarza mniejszy ślad węglowy. tak chociażby przykład Norwegii, gdzie na, na mięsie na przykład jest pokazana ilość wytworzonego e, e, emisji, jaka została spowodowana, e, no To daje coraz bardziej ludziom do myślenia i to są coraz bardziej świadome wybory. Tak? Się, po, prawie 70% ludzi deklaruje, że um, jest skłonny kupować produkty bardziej ekologiczne i dla, zaczyna mieć to dla nich znaczenie. Powiedzieli, że od 4 do 5 kaw dziennie możemy pić. Co kawa wydłuża, wydłuża życie? Czytałem ostatnio takie wyniki badań. No, patrząc, patrząc po tym, co tu, co tu mamy i to jest antyoksydanty, przeciwutleniacze, to jest tak naprawdę samo zdrowie. Kawa ma ich bardzo dużo, więc możemy i ją spożywać. One są bardzo, bardzo dobre do naszego zdrowia, więc e, można je stosować od wewnątrz i od zewnątrz, i, e, i na pewno będzie dobrze. E, nie masz takiego poczucia, że trochę wracacie do tego, co robili nasi dziadkowie. Bo jak zresztą mianę ja tutaj w studiu kiedyś miałem, przeprowadzałem rozmowę z jednym z wynalazców, który wspominał czasy swoich dziadków, gdzie fusy kawowe służyły do. Nawożenie ogródków, gdzie fusy kawowe służyły do karmienia świń, po to, żeby one nie miały rozwolnienia. Na przykład, że fusy kawowe były wykorzystywane w doniczkach domowych, po to, żeby nawozić. Obserwujemy cały czas ludzie. Myślę, że nawet od no, tego nie odeszli. Wiele, wiele kobiet. Używa fusów jako, jako naturalnego peelingu, jako składnika do, do, do peelingu. Podsypujemy, wysypujemy te fusy, które generujemy szczególnie w domu. Myślę, że pandemia też wiele osób uświadomiła i nauczyła trochę powrotu do tych zachowań, bo nagle te śmieci zaczęliśmy nie tylko, właściwie głównie generować tylko w domu. Normalnie, jak człowiek wychodził do pracy, bo no to przez cały dzień go nie było i, i te śmieci gdzieś znajdowały ujście w trochę innym, trochę innym miejscu. A jak fusy do peelingu? No, po prostu suszysz fusy, suszy, suszysz, fusy, suszysz fusy, mieszasz z jakimś e, balsamem, czy ten, i, i już. I masz peeling taki do ciała, nie taki, musisz kupować naturalny? Myśl, dokładnie. Co prawda to tam później e, mm, oczyszczalnie ścieków mogą mieć, jakbyśmy to zaczęli na jakąś ogromną skalę praktykować, mogłyby mieć z tym problem, e, ale, ale tak, jest, taka, jest takie powszechne, że tak powiem, zastosowanie domorosłe. To tak. jest dobra, dobra, dobra rada. Marcin, trochę odchodząc od fusów kawowych, jak Tobie w Polsce prowadzi się startup? Um, Szczerze. Szczerze. Yy, ogromne, ogromne wyzwanie, a do tego, jak zaczynaliśmy w ogóle budować startup yy, technologiczny, skomplikowany, który będzie wymagał na pewno dużych inwestycji i jak jeszcze do tego dochodzi to, że yy, działamy w branży odpadowej. Czyli jako startup, jako nowa technologia, możemy być, że jesteśmy postrzegani jak mafia odpadowa przez administrację, bo chcemy coś, chcemy coś zmienić, istniejący, istniejący układ chcemy zmienić, chcemy coś e, wprowadzić, coś nowego, nowy standard, który może dać... Po prostu wygenerować nowe przychody, zmienić trochę, zaburzyć po prostu trochę, trochę rynek, no więc to jest nieustanna trochę walka i bicie głową w mur, kruszenie tego kawałek po kawałku. Ale mamy fantastyczny zespół, który cały czas, że tak powiem, dzień w dzień, jest gotowy i stawia czoła temu, żebyśmy, żeby w końcu nam się udało. No, i to, no to jest taki, taki, taki długi, długi maraton, ale dzięki wsparciu właśnie inwestorów, coraz, coraz większym wsparciu inwestorów, jakby coraz więcej im udowadniamy i coraz więcej dostarczamy. No i, i pomału, że tak powiem, skutecznie, trochę jak walec, brniemy do przodu. Nie myślicie o wyniesieniu się z Polski? Działa, zaczynamy już działania e, na ten, na, w Niemczech, e, prowadzimy przygotowania do pilotażu e, w Finlandii, w Holandii, robiliśmy już pilota w Portugalii. E, no więc, e, tak trochę oczywiście patrzymy, bo to może się okazać w pewnym momencie, że e, legislacja i czekanie na, na zgody, na pozwolenia administracyjne, środowiskowe, e, mogą, nas, mogą nas po prostu tutaj, tutaj zabić. Czasowo, no bo zaczynasz stawiać fabrykę, nagle się okaże, że e, fabryka, już wiele przypadków różnych e, obecnych, czy to biogazowni, czy, czy różnych innych instalacji do przetwarzania odpadów, które latami czekają na zgodę, są, są, że tak powiem, gotowe, pod klucz stoją, pięknie wyglądają się kurzą, a nie mogą działać. E, no ale jesteśmy na to przy, przygotowani. Mm, no i jednym z możliwych wariantów jest to, że będziemy musieli zacząć szybciej za granicą, choć takie przygotowania już trwają. Przez restrykcję legislacyjną w Polsce? Przez... Myślę, że tym e, bardziej no, restrykcje, no, jakby dyrektywy, dyrektywy mamy te same i, e, no właśnie, przez i rozporządzenia o, o, obowiązują nas te same w Unii Europejskiej, w, ale w Polsce jakby wytworzyła się właśnie taka mm, Mm, nie wiem jak to, klimat, wytworzył się pewien taki klimat na, na utrzymanie pewnego e, monopolu, pe, mo, monopolu pewnego stanu, jaki, jaki jest. No wszystkim, wszyscy teraz są, że tak powiem, karty są rozdane e, i jest jak jest, nie potrzebujemy, nie potrzebujemy zmian, nie potrzebujemy nowych technologii. No, patrząc y, jakby... Nie patrząc na zachód, gdzie już te, e, gdzie startupy recyklingowe, czy te technologie przetwórstwa, czy to, czy to tworzyw, czy, czy nawet, nawet biomasy, czy śmieci, są już na dużo wyższym poziomie. Są trzy poziomy wyżej niż my. My teraz zaczynamy budować biogazownie, które są od 20 lat w Niemczech i mamy e, a, m, generujemy coraz więcej śmieci, coraz więcej śmieci do nas jest złożonych. Więc to no, nie idzie w dobrym kierunku. Potrzebujemy tutaj wstrząsu i, i jakiejś przychylności do tego, żeby, żeby, żeby móc to przyspieszyć. Na naszym kanale pojawił się w ostatnim czasie wywiad z Adamem Heinerkiem, który jest takim wynalazcą tworzącym technologię recyklingu. I rzeczywiście jest tak, że nie udało mu się do tej pory skomercjalizować żadnej technologii recyklingu. Wam się uda dlaczego. Jakbyś miał wskazać, co jest no. taką Waszą największym atutem? Umiecie myśleć biznesowo, stawiacie na biznes? No, bardzo, bardzo, bardzo staramy się pracować blisko biznesu, a właściwie y, robić to dla biznesu. Nie robimy tego stricte y, mimo tego, że jesteśmy związani z, y, bardzo z Politechniką Warszawską. To nie jest tak, że ten pomysł, ta idea zaczyna się w laboratorium. Ten pomysł wykluwa się w biznesie i ta potrzeba, y, od tej strony zaczynamy. E, więc jest to, to, to pewna o, odpowiedź. E, a czy nam się uda, no to zobaczymy. Zrobimy wszystko, żeby się, żeby się udało. Nie jest przyczyną tych trudów też to, że polskie uczelnie nie potrafią inkubować przedsiębiorców. Oj, ogromny, ogromny, ogromny temat, ale myślę, że jesteśmy przykładem, że się da. Jesteśmy przykładem, że się da. To tak, jesteście pierwszym startupem uniwersyteckim, który e, odwiedza e, ten program. I który rzeczywiście się tak prężnie rozwija. No myślę, mamy nadzieję, że, że, będziemy, że będziemy przykładem tego, jak można wykorzystać potencjał. Uniwersytetów uczelni technicznych do tego, żeby rozwijać. I, I mam nadzieję, że nadejdzie ten dzień, że właśnie technologiczne startupy nie są tylko z Cambridge, z Harvardu, tylko też może nawet tak z VTT w Helsinkach czy, czy gdzieś indziej w Europie, tylko z Polski też możemy coś fajnego pokazać światu. I to na dużą skalę. Dziękuję Ci za tą rozmowę. Dzięki serdeczne. Chcemy tworzyć to konto razem z wami. Jeżeli znacie historię ludzi, wartych pokazania, bohaterów, naukowców, innowatorów, technologów wysyłajcie, a my będziemy ich zapraszać do programu. Na adres mailowy maciejkewecski.dzyd@gmail.com.